Chyba słyszeliście te odgłosy, co nie? A, dobra, pirat tam jest. A, to był ten beznadziejny pirat, który na dwa hity jest, więc XD trochę. W każdym razie te odgłosy, to wiadomo, że to jest Globox, nie? Myślę, że tutaj każdy się z was domyślił. W końcu mamy misję, żeby go uratować, więc kogo innego byśmy mieli ratować tutaj? Ten opis mnie zawsze rozwalał. Czyli innymi słowy, Rayman jest najlepszy, Rayman jest najlepszy, uratował mnie, bo inaczej zgniłbym w tej patce. Dawaj, chodź tutaj, rób taniec deszczu. Zawsze wolę w taki sposób eksplorować, bo nigdy nie wiadomo, czy bym nie ominął żadnego żółtego luma, a fajnie byłoby mieć 100%. Dawaj, hono tu, gościu. Gościu, dawaj, chodź tu. A, bez ołowia, ta, bez ołowia. Tak, bez ołowia to z czym? No mogę już? Mogę. To chyba ogólnie był ostatni poziom, jaki ja robiłem w Revolution na tym streamie sprzed 4 lat, co nie? Nie wiem, chyba Capybar będzie wiedział, o co chodzi tej kwestii, albo osoby, które są jeszcze ze czasów mojej, powiedzmy, takiej starej świetności, chociaż teraz uważam, że są moim zdaniem lepsze czasy. Tamte też nie były złe, ale wiadomo. Lepiej mi się jakby prosperuje w obecnych czasach, bo jestem trochę, nie wiem, bardziej doświadczony z niektórymi rzeczami, niż tak jak kiedyś, gdzie byłem kompletnym leserem w wielu sprawach. Aczkolwiek miło wspominam tamten stream z przed 4 lat. Na archiwum live'ów pomidorowego.pl jest jakby co. Heh, Robopirat na dwa hity. There's no shame in being scared, you know. The warship and the pirates are very dangerous. Oh, if only I had more of my powers. Powers? Globox, forget that! A silver lum! Yahoo! Yeah! He gave me lums to make your fist stronger. Więc teraz nasza pięść jest silniejsza dzięki kolejnemu srebrnemu lumowi. Bardzo się cieszę z tego powodu. A zapiszę sobie w razie co. 32% i 5 na 10. Uuu, ładnie. Jak on spylił, ja pierdzielę. Ale mi się, kurde, gra zacięła, ja pierdzielę. Ja.
Jak widzicie, to jest ekskluzywny boss, który w zasadzie jest statkiem pirackim. I szczerze powiedziawszy, mogę powiedzieć tu i teraz, że jednak... Co tak ta gra ścina tutaj? What the fuck? Znaczy, ja rozumiem, że ta gra ma problemy z niektórymi ekskluzywnymi ścieżkami. Podkreślam, z niektórymi, nie ze wszystkimi. Ale akurat na emulatorku to trochę jest przegięcie, że ona tak ścina w niektórych takich randomowych momentach. W każdym razie... Jest to na pewno urozmaicenie. Czy lepsze niż to, co mamy w pozostałych wersjach? Cóż, mogę nawet zaryzykować i powiedzieć, że tak. Mimo, że jest to czasochłonne, to jest z pewnością lepsze, moim skromnym zdaniem. Jest to na pewno lepsze niż to, co mamy w każdej innej wersji, bo powiem szczerze, że mnie po prostu to nudzi, jak cały czas jest jedno i to samo. Nie wiem jak was. Dlatego lubię właśnie takie zmiany w Revolution. Może i niektóre są zbyt drastyczne i niektóre są zbyt niepotrzebne, ale są fajne. Nie pamiętam w ogóle, czy na streamie z Revolution te sprzed 4 lat walczyłem z tym statkiem, ale chyba tak. Z tego co pamiętam, chyba walczyłem. Dobra, i po bosie, jakoś daliśmy radę, jakoś naprawdę daliśmy radę, ale się udało. Dobra, chodź, jesteśmy bezpieczni. To musiała być naprawdę bardzo ciekawa walka, nie? Że po prostu z każdym możliwym atakiem gra na chwilę stawała, nie? Nie, to, mnie to śmieszy, ja wiem, że to niektórych może nie śmieszyć, bo wiem, że są niektórzy, których to takie coś kuje w oczy, no ale nic na to nie poradzę, no. Przynajmniej gra w miarę stabilnie chodzi na emulatorze. Na to niestety nie mam już wpływu, musiałbym chyba mieć dosłownie potwora za komputer. Ale spam, kurde, teraz... Jezus Maria! Wszyscy naraz! Ten to w ogóle, ten żółty to jest najgorszy, bo on kurde zieje ogniem. Frajer jeden. No dawaj, ho. No idziesz czy nie? Dobra, idziesz, ale powoli. Dawaj, wykonuj taniec deszczu, a ja sobie idę zdobyć klatkę. Dobra, spoko. Zaraz wejdę w ten krzaczor. I myk, sklepienie zostało zrobione na 100%, zajebiście. Teraz w ogóle będzie hit nad hitem, nie? Co tutaj się teraz odpierdzieli? Ale wszyscy powinni znać te sekwencje. Ha, to jest krzak z uszami. Drzwi odblokowane. XD. Dobra, w dużym skrócie, w tej cutscence, która by miała tutaj miejsce, Globox by powiedział, że po prostu musi iść do Aglet. Więc tyle. No, w sumie już nam drugi raz powiedział. Więc fajnie. Kontynuujemy grę, walić ten bonus. Bo bonus jest jeden i ten sam, nie ma tutaj jakichś innych bonusów. No może poza tymi z czerwonymi lumkami, ale to są minigierki bardziej. Czerwone portale to są jakby znak tego, że zrobiliśmy 100%. Jakbyście się pytali. Along to the whale bay to free her.
You can get there from the Globox's garden. No i tutaj mamy podpowiedź, że aby dostać się do Whale Bay, czyli do Zatoki Wielorybów, musimy jakby przejść przez ogród Globoxa. Globox House. Tak, czyli tutaj musimy iść w stronę domku Globoxa. Swoją drogą w końcu zobaczymy domek Globoxa. A nie, w tę stronę nie zobaczymy. A może zobaczymy? Nie, zobaczymy. Rayman, thanks to you. Robot is really easy. By the way, the little one found a little cave and well. You should go and see. Więc tutaj jak widzicie sobie, Aglet jest z Globoxem oraz z jakimś takim innym Globoxem, takim czarnym w zasadzie, i oni sobie grają tutaj śliwką w piłkę nożną. I tu jest bramka, jak widzicie. Bardzo fajnie się, kurde, tutaj ten... Bardzo fajnie w sumie się bawią, moim skromnym zdaniem. Okej, więc musimy zabrać to dziecko i musimy z nim iść do windy. I zjeżdżamy sobie windą w dół. Use the elevator.